Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam opowiedzieć o kilku takich sposobach na czyszczenie jelit, na oczyszczenie organizmu z resztek organicznych, z resztek, które zalegają w naszym organizmie. A więc chciałbym powiedzieć kilka słów takich z historii o Indianach południowoamerykańskich. Więc Indianie w Północnej Ameryce, jak również w Południowej Ameryce, w Centralnej Ameryce byli bardzo mądrzy, ponieważ co jakiś czas zjadali oprócz pożywienia, oprócz jedzenia, oprócz jagód, które też wspomagają jakby takie proces oczyszczający jelit. Wiadomo, że jagody mają bardzo dobre właściwości lecznicze, wpływają bardzo pozytywnie na organizm ludzki. Również zjadali kamienie, drobne kamienie, jak również zjadali łyżeczki czy drobne cząstki gliny. Dlaczego gliny? Ponieważ glina jakby czyści nasz organizm. Po prostu po hiszpańsku to się nazywa arcilla. Ja bym chciał Państwu zaproponować zakup pewnej takiej jakby ziemi białej, okrzemkowej. To jest właśnie arcilla blanca. To tak wygląda tutaj w Hiszpanii u nas. Prawdopodobnie w Polsce idzie też to zakupić. To jest taka biała substancja. To tak właśnie wygląda. Tak jakby taki biały proszek. I po prostu to już jest przygotowane bezpośrednio do spożycia i można taką dużą łyżkę tak pod wieczór czy z rana, kiedy po prostu mamy okazję, wziąć i popić dokładnie wodą, lub można to rozrobić takim pół szklanki soku czy wody i wypić i popić jeszcze trochę sokiem. To spowoduje oczyszczenie naszych jelit, naszego organizmu, po prostu z resztek zalegających tam i jakby przeczyszczenie, dzięki czemu się będziemy po prostu czuli lepiej. Ja dodam Państwu, że ludzie, którzy spożywają duże ilości czekolady, latte macchiato, kakao i takie czekolady podobne produkty, to jakby osadza się w organizmie w jelicie i polecam jakby takie uregulowane spożywanie czekolady i produktów jak kawa, ponieważ nie jest to zbyt dobre oddziaływanie dla organizmu ludzkiego, jeżeli jest w nadmiernych ilościach. Wszystko jest dobre, proszę Państwa, ale jeżeli są to ilości uregulowane. Ja nie mówię, że czekolada jest zła, ani że kakao jest złe, tylko że po prostu trzeba to używać w umiarze. Jeżeli to jest jakby spożywamy czekoladę, dwie takie kosteczki, jakby pasek czekolady na dzień, to ja myślę, że to jest wystarczająco. Ale też nie trzeba znowu przesadzać i zjadać całe tabliczki czekolady, ponieważ może to się odbić niekorzystnie na naszym samopoczuciu, na naszym zdrowiu. Tak samo jest z kawą, która w pewnym momencie możliwe, że nas trochę pobudzi, ale nadmierne ilości kawy też mogą nam zaszkodzić. Możemy mieć problemy po prostu z brakiem snu, możemy się czuć nieciekawie, jednym słowem. Dlatego polecam Państwu właśnie stosowanie tej arcilla blanca, czyli po prostu ziemi okrzemkowej dla oczyszczenia Waszego, drodzy kochani, Waszego organizmu, żebyście się czuli lepiej, żebyście mieli dobre samopoczucie, byli w harmonii, byli w stanie oczyszczenia, nie tylko duchowego, zewnętrznego oczyszczenia, ale również, żeby ten organizm Wasz zaczął po prostu funkcjonować w należyty sposób i dzięki temu będziecie mogli dojść do takiej prawdziwej, dobrej harmonii z naturą, z Waszym otoczeniem, z ludźmi, którzy Was otaczają. Tak, to by było na tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam tutaj z Grenady i do widzenia.